Cześć, witajcie moi mili, ja jestem Kasze, to kolejny odcinek Lost Island! Siema! Dokładnie tak! Czy wy w to jeszcze wierzycie? Po 3,5 miesiąca powracamy do was z serią Lost Island! Dokładnie tak! Pewnie zapytacie, co, jak, gdzie, po co, dlaczego i dlaczego was nie było? Otóż już jest dla was, proszę bardzo, wytłumaczenie. Co ty robisz w ogóle? Skaczę! Się cieszę! Jej! Super! No ja też się cieszę, ale słuchajcie, zaraz wam wytłumaczę wszystko, dlaczego po prostu nie mogliśmy dla was nagrywać z tego miejsca. A więc słuchajcie, po prostu tutaj, jak wszędzie, była zima, no właśnie. Jesteśmy na takiej wyspie, na której niestety podczas zimy są straszne huragany i niestety wszystkie linie łączeniowe, które łączyły nas z wami, ze światem, po prostu, nie wiem, przestało wszystko działać i nie mieliśmy z wami kontaktu, nie? Tak, jednym słowem zima pierdyknęła i nie mogliśmy nagrywać, tak jest. W sensie, nagrywać mogliśmy, ale nie mogliśmy dla was tego przesyłać, więc postanowiliśmy razem z Szarkiem, że wygodniej będzie, jeśli po prostu przeczekamy tą zimę i zapadniemy w sen zimowy, już wam wszystko pokazuję tutaj, właśnie zapadaliśmy w sen w tych oto tutaj łóżkach. Tak, ja spałem tutaj, w tym właśnie. No, a ja miejscu. Tutaj, tak obok, no zdaliśmy rozdzielenie, żeby nie było aż tak. Dobra, no i tutaj przetrwaliśmy 3 miesiące. Pokażemy też, co się zmieniło tutaj w naszym domku i na wyspie ogólnie. I ogólnie, uwaga, wjazd na chatę! Czekaj, wchodzę. Dobra. Witam, witam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cześć. Oprowadź mnie o swojej naszej chacie. Dobrze, a więc tutaj, jak widzimy, mamy słek płot. Bum, bum, cz, bum, bum, cz, bum, i w tym płocie co się robi w tym płocie? Do czego ten płot i dobrze, a więc ten płot, zapytacie się, po co on tutaj stoi? No, a ja wam powiem, po co on tutaj stoi. On stoi tutaj po to, ponieważ jest on celem ochronnym przed dzikimi zwierzętami, które dzikimi grasują zwierzętami gdzieś na tej wyspie. Chociaż tak naprawdę nie wiemy, że są tutaj dzikie zwierzęta. Słuchajcie, ale ostatnio odkryliśmy coś strasznego. Właśnie dlatego postanowiliśmy dzisiaj wznowić naszą serię. Ponieważ zobaczyliśmy coś strasznego. Zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw... Nie, zostańmy na razie przy tych przyjemnościach. Serio, to jest mega creepy, więc... No właśnie, trochę się boimy. Dlatego najpierw wszystko co dobre załatwimy i dopiero potem zajmiemy się tymi mniej przyjemnymi sprawami. Co tutaj jeszcze jest? Tu jest płot, właśnie postanowiliśmy, że zbudujemy płot, żeby no bezpiecznie przeżyć tą zimę, żeby nam tutaj się nic nie włamało. Wiadomo, że ten płot nie jest jakiś super, no ale jak na warunki na tej wyspie nie mamy właściwie mocniejszego płotu z czego zrobić, prawda? I tutaj dokładnie są kurczęta. Kurczęta o dziwo przeżyły całą zimę, także i fajnie. I mój pimpuś drugi wielki! Pimpuś drugi wielki to jest któryś z tych, niestety nie są nazwane. Tu czekaj, wezmę te jajka. I 10 jajek, patrzcie jaki system. Można tutaj rozbić jajko? Mam nadzieję, że któryś zadziała. Halo, no! No nie! Dobra, nieważne, następnym razem. Ale już jest dużo tych kurczaków, także mamy co jeść, co nie? Chociaż przez to mogliśmy co jeść. No i słuchajcie, tutaj jest nasz domek, tutaj się nic nie zmieniło, poza tym, że postawiliśmy ten płot. No i właśnie dzisiaj musimy rozwikłać tę zagadkę, bo na naszej wyspie pojawiło się coś dziwnego. Gdzieś w tamtych rejonach widzieliśmy krew. Trochę się cykamy, bo nie wiemy dokładnie co to jest, ale chodźmy, pójdziemy to zbadać głębiej, bo ogólnie jak to zobaczyliśmy, to od razu wróciliśmy do chaty i pomyśleliśmy... No. Nie, dobra. Musimy to zarejestrować i sprawdzić. W razie czego? Masz jakieś pochodnie, jakieś jedzenie, coś? Bo wiesz, ja tu mam jeszcze dużo broni, jak coś chcesz jakieś... Mam przy sobie pochodnie, możesz mi dać coś, no. Dobra, dzięki. Jak coś to strzelaj, bo nie wiem, czy to, nie wiemy, czy to jakaś zwierzyna po prostu, czy co. Wydawało nam się, że jesteśmy tutaj sami, jedyne co widzieliśmy to co pojedyncze jakieś świnie, krowy i tak dalej. Dobra, raczej teraz nic gdzie to było? Tutaj nie o, było. O, jest, patrz. O nie. Widzicie? O stary. Jezus Maria! Wow! Widziałeś ten piorun? Co to było? Ej, to nie jest śmieszne. Piorun uderzył na tą wyspę, what the fuck? I to... Ej, czemu akurat jak... O nie, ja się boję, stary. Nie, stary, ja wracam. Tu jest krew, jeszcze... Nie, musimy to zobaczyć, stary, patrz. Ale ja się trochę cykam, jakaś... Ej, tej dziury tu wcześniej nie było. Uważaj, bo jeszcze się zmyje ta krew. Nie, no... Właśnie, ej, kurczę. Ej, stary, poczekaj, szybko, ja spróbuję... Póki jeszcze ja spróbuję jest wywęszyć, co to jest, może. Tu znowu, ej, patrz, znowu jakieś ślady. Tym rekinem, co? Gdzie my... Nie. Ja o, nie wiem, ale one prowadzą... Ktoś kogoś zaciąga, no właśnie. Czekaj, spróbuję wyczuć, co to jest. No spróbuj, to nie wiem, bo ty masz te swoje zwierzęce zmysły, ja nie wiem. Węchem tego nie wyczuwam, ale spróbuję to polizać może. O Jezus, fuj. Dobra, ja się do tej wody już nie zbliżam. Fuj, co to było? Coś w tym wyczułeś? Jakieś dziwne substancje? Stary, to na pewno nie jest jakieś zwierzę stąd, bo ja bym je od razu wyczuł. To na pewno nie była świnia, ani kurczak, ani... No to nieźle. I nic no innego. To jesteśmy w czarnej d***ie. Nie mam pojęcia co to jest, ale boję się coraz bardziej. Zobaczmy dalej, może tutaj dalej są jakieś ślady.
O patrz, jest nasz samolot rozbity. Właśnie, może coś na tym samolocie. Jezus, nie! Tam jest krew. Stary, o, na naszym samolocie jest krew. O stary, ja pierdzielę, ja się teraz boję, nie, ja stary... Nie podchodź, nie podchodź. Stary, ktoś musiał wiedzieć, że my tu jesteśmy. Ej, się... Ale to musiał być człowiek, no kto... Ale... Ej, może szukał ratunku czy coś? Ale patrz, no, bo tu są dwa stary. Idzie w tą stronę. No. Nie wiem, może szukał jakiegoś tutaj jedzenia czy coś, jakiś skrzynek. Nie wiem, może właśnie szukali ratunku, miejmy taką nadzieję, że... Ale no to czemu nie mógł przyjść do naszego domu? Może uciekał, może coś tam było. A jeśli to było coś, co patrzyło, jak myśmy... O nie, Boże, stary, nie mów mi tak. Gdzie... Aż mnie siary przeszły, stary, to jest creepy. Czekaj, może tu jeszcze coś będzie, może jakieś ślady. Jezu, ja się boję, naprawdę. Stary, jest! Znowu nie! Idzie w tamtą... Stary, tu jest więcej tego. Idzie w dwie strony, stary. Ty, to może więcej niż jedna osoba. O nie, ty patrz, jest. Dziura! I znowu krew, tu jest więcej krwi. Jakieś antygrawitacyjne drzewa w ogóle. Co jest grane, nie? Stary, nie, ja się cykam. Nie, no to jest mocne, nie? Czekaj, bo tu jest ciemno, ja tu nic nie widzę, w ogóle te pochodnie, postawię pochodnie. Stary, w ogóle ci tak powiem, że lepiej nie pić tej wody, bo może być skażona jeszcze. Nie, ja nawet nie tykam, tylko te zapasy co mamy, ale to będziemy musieli zdobyć jakąś normalną wodę, jakiś filtr zrobić, czy coś. Czekaj, stary, czekaj. Dobra, ten ślad prowadzi tędy. Widzisz tu coś? Dalej są ślady? Czyli ewidentnie w którąś stronę szedł, to coś, nie wiem co to jest, ale to musiał iść w tą stronę. Świnia! Nie, to nie mogła być świnia. Nie, to ja bym wyczuł świnię. Stary, nie widzę tutaj na razie żadnych śladów. Jezus Maria, ja się boję. Idziemy wzdłuż plaży. Stary, jest, patrz! O nie! Nie, no to dokąd się musiało iść? Stary, chodźmy za tymi śladami w takim razie. Miejmy nadzieję, że nie spotka nas nic złego, strasznego. W razie czego mamy... Jezus, stary, nie! Co to jest? Co to jest, stary? I to jest grobowiec! Makumbangtike! 1930... Nie, swoją drogą śmieszne mają imiona. Ja pierdzielę, co to jest za imię? Ej, 1937. Ej, ale nie, no to dawno temu. Był tutaj dawno temu, bardzo dawno temu. To skąd tutaj krew? Stary, nie, ja tu muszę zaświecić jakąś lampę. Jezu, znowu krew. O, jeszcze świnia, nie? Ej, dobra, Makumbangtike, czekaj. Jeśli tu żył jakiś człowiek, to musiał ktoś mu zbudować ten grób, co nie? No, sam nie mógł sobie zbudować grobu. Chodź, może szukamy dalej, może jeszcze coś człowiek, znajdziemy. Człowiek, który zbudował mu grób i uciekł, co? Ale wtedy skąd te ślady krwi? Właśnie, one są całkiem świeże. Stary, patrz! Daje. Co? Jest jakiś kolejny grób. Znowu! Grup. Nie! Naktykę? Jaka pompa? Rąpa kompa! Co? Jezu, jakie Rumpa. Imiona. Co to jest? Ale musieli umieć pisać chociaż. 1942, czyli musiał przeżyć 5 lat. 5 lat samemu? Nie, to nie jest możliwe. Ten gość zakopał tego gościa, co jest tutaj, no tak, tylko że... Być. Ale to kto zbudował grób temu w takim razie? Nie wiem, i skąd te ślady krwi? 5 lat? Nie, to nie jest możliwe, żeby 5 lat... Kurde, tutaj ktoś musiał iść. I czemu ta świnia ciągle jest wokół nas? Ej, tam dalej coś jest. Czekaj, idę to sprawdzić. Opierdzielę, stary... Jezusa!